Hej, 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 dobry dzień, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Going Medieval. I tak, troszeczkę poza nagraniem przygotowywałem naszą wioskę do tego odcinka i wyskoczył mi taki oto właśnie komunikat z eventem. Przyjacielska wizyta, samotny wędrowiec, samotna wędrowczyni. Kościsty handlarz wykłada swoje towary na lnianym płótnie. Kupuję i sprzedaję rzeczy, które zdobywam po drodze. Mówi z szemlowskim uśmiechem. Zapraszam, zapraszam, woła. No i pięknie, kupiec przybył. To się bardzo dobrze składa, bo mamy magazyn tak naprawdę zapełniony różnymi dobrami. Przy czym z tymi dobrami jest taki problem, że one swoje będą ważyły. Zobaczmy, skąd idzie ten kupiec. Gdzie on jest? Handlarz, tu jest. Czy ty masz jakieś... Kurde, no nie ma. Nie ma. Gdyby tu była karawana, gdyby on nie szedł sam, gdyby szedł z jakimiś zwierzętami. Chociaż idzie z kurami, psami i chyba wilkiem? Udomowiony wilk. Ale to nie jest nic pociągowego. Nic, co tak naprawdę zwiększa jego udźwig. No ale dobra, ma kury. Ale jedno. Kurczę. I wilka męskiego udomowionego. Dobra, jak tylko dotrze, to pomyślimy o tym. Plan na dzisiejszy odcinek to będzie dokończyć to wszystko, bo jak widzicie, jest naprawdę sporo tutaj rzeczy do wybudowania, zniesienia wszystkich broni i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że te stojaki na broni też muszą zniknąć. Ponadto trzeba ukończyć naszą infirmerię. Tak? Myślałem, czy by ją nie przebudować. Mianowicie ten przedsionek zrobić wspólny zarówno dla tej przestrzeni, jak i dla tej przestrzeni. Bo jak tak planowałem troszeczkę, to tu mamy taki obszar, który jest jednocześnie holem, czyli żadnym z pomieszczeń, wolnym pokojem po prostu. Więc można byłoby ten sektor przenieść tutaj i zrobić to tak, żeby piętro przenieść tu. Żeby to zrobić, musielibyśmy tutaj wstawić belkę. Może zróbmy to. Tu wstawmy belkę, wtedy mur będziemy mogli przenieść stąd, na to miejsce. Jednocześnie troszeczkę podnosząc ten obszar. Tak. Wtedy dach w tym miejscu będzie mógł być inaczej skonstruowany. Chociaż zastanawiam się, czy nie zostawić go w taki sposób. Usuniemy tylko te elementy dachu. Tak. I tutaj zrobimy po prostu taki wypust, może z balkonem, żeby ewentualnie podczas ataku jakiegoś groźniejszego, który by nam się wlał do wioski, można było przenieść się w to miejsce i bronić się. Zobaczymy. Na razie to jest w fazie planu, tak? Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Mamy na razie i tak o wiele więcej zadań dla naszych osadników niż rąk do pracy. Ponadto zrobiłem troszeczkę taki mek, że potrzebujemy naprawdę sporą ilość wapienia i możemy go wydobyć z tego miejsca. Aczkolwiek jest to powiedzmy, że troszeczkę problematyczne, bo struktury, które chcemy wybudować, znajdują się po drugiej stronie wioski niż nasze wyrobisko. Dlatego też stwierdziłem, że zaczniemy kolejną kopalnię. Tym razem tutaj. I myślę, że to nie jest zły pomysł. Wręcz nawet przeciwnie. Mała odległość do struktur spowoduje szybsze ich wybudowanie. No ale dobrze, my tu gadu, a noc nastała. Zobaczmy, kto jest z naszych ludzi najlepszy w krasomóstwie. Aidan ma ciągutki.
Emma nie. Oswald? Kurczę. Chyba weźmiemy Aidena. Aiden będzie naszym kupcem. Idź do handlarza, zobaczmy, co on ma. No i dobra. Ten kupiec nie za bardzo nie miał towarów przy sobie, tak jak przypuszczaliśmy. W momencie, w którym przybył, widzieliśmy tylko kurę, wilka oswojonego i psa. Co jest najgorsze, ten wilk i ten pies wchodzą w składnię udźwigu tego kupca, więc w momencie, w którym chciałbym od niego kupić... No i inaczej, przejdźmy może tak. Sprzedamy mu te wszystkie rzeczy. Srebro, stal i kilka broni i pancerzy, które są po prostu słabej jakości. A w zamian od niego weźmiemy wilka, który no, jest dosyć drogi. Kurę. Wiem, że to jest tylko żeńska kura, tak, ale mogą być jajka i no, na rozmnożenie ich no, niestety brakuje nam koguta, ale coś może pomyślimy, może no, gra będzie łaskawa i da nam jakiegoś koguta w terenie, albo pojawi się event, że przybędą zwierzęta, zobaczymy. Spróbujmy zachęcić grę do tego, żeby striggerowała nam taki event, właśnie pozyskując kurę i nasiona, 6 nasion kapusty, bo z tego co widziałem, nie mamy ich na składzie, a się przydadzą. Myślałem, żeby uzupełnić to żądanie kupca w 53,5 sztuk złota, tak? Lnem, nasionami lnu, ale opamiętałem się w momencie, w którym przypomniałem sobie o kurze. Musimy ją czymś karmić. Nie wiem, czy to będzie karma dla zwierząt, czy to będzie słoma, czy może nasiona, więc lepiej sobie w razie czego ten zapas nasion zostawić, bo Anusz Widelec gra to rozróżnia, tak? I będzie potrzebne do karmienia kur na przykład nasiona, a nie słoma, czy tam karma dla zwierząt. Więc, no, inne przedmioty poszły w ruch. No ale dobra. Pójdziemy z bilansem troszeczkę dalej. Nam jedna sztuka złota dla niego. Może to jakoś inaczej zbilansujemy. Albo dobra, nieważne. Niech tak będzie. Zaakceptujmy tą wymianę. Zyskujemy oswojonego wilka. Okej. Okay. I kurę. Zobaczmy. Czy my tu możemy kurę przechowywać? I tak, zagroda dla wilków. Bo te wilki chyba nie są... Ten wilk chyba nie jest... podgląd, udomowione. Psy, koty, wilk. No, trzeba go wyszkolić. Przepraszam bardzo, dlaczego ten wilk jest w zagrodzie? Czy wilk, ten pies? No dobra. Mniejsza. Mamy kurę, która trafi nam tu do zagrody. To jest pewne. Tak. Okej. Okay. Dobra, niech tak będzie. Tylko kurczę... Ups, że tak powiem. Co jest, nie skopiowały się? A, no tak. W momencie, w którym ja je odinstalowałem, włożyłem do kartona, a potem zainstalowałem tutaj, to się wszystkie te ustawienia zrestartowały i kopiując te regały, ja skopiowałem je, ale z ustawieniami domyślnymi. Dobra, troszeczkę nie tak, jakbym tego chciał, ale tutaj do przeżycia. Jak tu tutaj skład? No skład, daj radę. Skopiujmy ten regał. Niech wybudują go do końca. Jak tutaj stoimy?
Nie można umieścić. A, no nie można umieścić. Okej. I tutaj powiedzmy zostawmy sobie miejsce na wejście. Wejście, przejście. I myślę, że w taki sposób. Tutaj trochę marnujemy przestrzeń. Może tak. Ok. I to anulujmy. I no... To też anulujmy. Wybudujmy tu. O. Ładnie. I taki magazyn już naprawdę powinien sporo pomieścić. Jeszcze ewentualnie tu też możemy zrobić kopię. O. No i pięknie. No i pięknie. Będziemy pewnie potrzebowali sporej ilości drewna na to przedsięwzięcie. Tam się fajny zagajnik zrobił. Okej. Okay. Mamy jedno wyschnięte, więc je wyrąbmy. I no cóż. W sumie na razie może tyle. Tu jest jeszcze jedno. Dobra. W sumie jest godzina 6, więc troszeczkę zajęliśmy się różnymi sprawami przez tą noc. Nasi robotnicy wstali. O! Karola! Przepraszam bardzo, co cię tak unieszczęśliwia? Co się stało? O, nie. Ktoś obraził Karolę tym, że śmierdzi. Okej, okay. Nie fajnie. Nie fajnie. No ale dobra. Dobra. Tutaj by się przydało zrobić podłogę. Może wiklinowa podłoga będzie odpowiednia. I trzeba powoli pomyśleć o przenoszeniu tych regałów. Więc pozwólcie, że ja to tutaj zrobię na szybko i widzimy się za chwilę. No i dobra. Zlecenie na przesunięcie regałów jak najbardziej gotowe jest już. Tak więc spoko. Kolejny magazyn, który ma naprawdę ogromny potencjał. Tak. Ale może zróbmy tak, że wykorzystajmy tą sztuczkę. Skopiujmy te regały. Już na nie ustawmy, że mają być tutaj tkaniny. A, no średnie. Bo tutaj dałem ciała. Nie wiem, czy jeśli to zmienię, to przy przenoszeniu to zostanie uwzględnione. A tak to już na tych regałach będzie naniesiona zmiana. I nie będą te towary tak naprawdę tam przenoszone, tylko będą przenoszone do spichlerza naszego podziemnego. No dobra. Summer łazi, nasz kot ninja, który załatwił, stojąc na drabinie, jednego jegomościa, jednego bandytę, a drugiego mocno ranił. Uch. Mówią, że koty nic nie robią. A wtedy jednak potrafią się mu zemścić, jak się nadepnie na odcisk. No dobra. Pełno mamy tutaj jęczmienia, które też trzeba by przetransportować. Tak samo mamy sporą ilość siana. I o, to się już nam nie mieści. Swoją drogą, jak tam wygląda karma? Gdzie mamy tutaj tą kurę gdzieś? Halo? Nie widzę, żeby tu była kura. Gdzie jest chicken? Pokażcie mi chickena. Podgląd. Kura. Tu jest. Targetujmy ją. Tu jest chicken. Niech ktoś tego chickena mi stąd. Prowadź kurę na sznurze. Aiden, który poleciał gdzieś w ton hen. Dobra, jednak będzie potrzebna duża ilość drewna.
Więc poszukajmy jeszcze parę uschniętych egzemplarzy, to już jest zlecenie zrobione. Idzie jesień, tak, więc no tych drzew coraz więcej usycha. To są uschnięte? Nie, tak, to są uschnięte, okej. Okay. Jeszcze tu. Okej. Okay. Może coś bliżej. Tu. Tu. No i dobra, może taka ilość drewna nam wystarczy. Już myślałem, że uschła nam ta nasza płacząca wierzba. A no, uschła, jedna uschła. Dobra, to ją też zetnijmy. Tak, budowa trwa w najlepsze. Ale powoli, powoli. Zobaczmy, czy możemy to przyspieszyć troszeczkę, nadając status budowniczego któremuś z naszych ludzi. No, a mamy tutaj naprawdę sporo ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Na przykład Erik, sadzenie zbiory. Może to nie jest już aż takie ważne. Badania dla Johna. I tutaj tak samo. Badania nie są już takie, aż takie pilne. Więc Erik, nasz... tak. Nasz rolnik. Czwarty dzień jesieni. Dobra. Pora pola. Nie obsiewaj. Tak? Żeby już nie obsiewać tych pól. Pora pola po prostu już odpowiednio przygotować do zimy. Żeby tych pól nie obsiewali, po prostu żeby zbierali z nich. Przyjdzie zima i będzie draka. Okej. Okay. O. I tutaj też. Wszystkie? Chyba wszystkie. Marchewka też ma? Też ma, już nie obsiewaj. Okej. Okay. Przyspieszmy ten czas. Zobaczmy, jak to się nam wszystko tutaj poukłada. Ludzie powinni normalnie zacząć wykonywać swoje obowiązki. Tak? Przenoszmy sprzęt. On tutaj tego sprzętu sporo leży na ziemi. Mają też dużą ilość zadań związanych z killboxem. To jest niewątpliwe. Pewnie wykopali... Tak, wykopali część już wapienia. Okej, okay, świetnie. Nieudana próba szkolenia. Oswald. Oswald. Wilka. Oswald. Oswald. No, ty masz doświadczenie. Masz potencjał do tego. Okej. Okay. Niech szkoli, niech szkoli. Jak najbardziej, niech szkoli. Kura na miejscu? Chicken. A, ja? Tu jesteś, chicken. No jest, jajo będzie za chwilę. A możemy zobaczyć, czym ty się żywisz? Flora i fauna, zwierzęta. Kura. Pożywienie. Czerwona porzeczka, kapusta, jęczmień, burak, marchew, jabłko, grzyb, słoma, zioła, kaszaki, bluszcz. Jęczmień, zioła, karma dla zwierząt. Buraki, jęczmień, zioła, karma dla zwierząt. Ale jest słoma. Jest słoma, więc nie ma źle. Dobra, widzę, że wszystkie regały zostały odinstalowane. Zobaczmy, czy tak jest, są nadane. Ok, czyli to wciąż działa. Świetnie. Żeby to nie było tak tragicznie ciemno. Może dajmy tu pochodnie. Na ścienną.
Okej, okay, tak. I tu można na wejściu. Jedną tu. Jedną tu. Okej. Okay. Przenoszę te wszystkie rzeczy. Dobrze. Ogromna ilość zadań. O, co to? Spójrzcie. Dziki jęczmień nam się tutaj pomiędzy budynkami. Rozsiał. O drzewie nie wspomnę, ale ten dziki jęczmień. Wow. To jest naprawdę świetna informacja. Darmowe nasiona jęczmienia. No dobra. Noc. Widzimy się w takim razie o poranku. Dobra, dzień nastał. Ja się tutaj jeszcze tylko tak przyglądam, komu można byłoby zlecić na przykład wyrąb drewna. Wycinanie roślin. Tym zajmuje się w teorii Christian. I tylko Christian. Szycie. Biory. John jest na budowaniu. Dajmy mu też wycinkę i badanie. Dajmy mu wycinkę jeszcze jako trzecią. Tak, już finalne zbiory. Piąty dzień. Już nie będziemy więcej obsiewali. Powinny zdążyć urosnąć, tak? Na sezon jest 12 dni, a tutaj mamy 5 dni i 16 godzin, aż to wszystko urośnie. A powiedzcie mi, jak tam... Och, magazyn, właśnie. Z tym magazynem troszeczkę, kurczę, kiepsko, ciężko, bo brak drewna. Nie chcę wycinać tych zdrowych jeszcze w pełni sił drzew, bo liczę na to, że one się po prostu rozsieją i będzie więcej tych drzew. Tak, jak nasza osada tutaj powstawała, to naprawdę cały teren został wycięty. I no, te zwierzęta coraz dalej odchodziły i polowanie na ewentualne mięso w zimie było mocno utrudnione. Chcemy to troszeczkę naprawić. Dlatego pozwalamy naszym ludziom wycinać tylko martwe, już obumarłe drzewa. Dobra, kopią. Christian kopie. A tak, no... Jednak ten killbox był w pierwszej kolejności zaprojektowany. Okej. I z tej strony myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie pociągnięcie tego aż do samego końca tutaj. Tak, żeby droga tu, tą ścieżką była mniej opłacalna niż iść, niż przechodzenie tym labiryntem. Tak, myślę, że to będzie w porządku. Zwierzęta są głodne, które? Wilk? Wilk? A, no tak, przecież. Wilk też potrzebuje zagrody, prawda? I w teorii potrzebuje karmy dla zwierząt. Ajajaj. Niedobrze. Okej. Okay. Myślę, że tak zrobimy. Zróbmy tutaj... na szybko bramę. Może tu. Płot. Zróbmy go tu. Tu już możemy zrobić te kształtne i odwrócić odpowiednio. I tak.
zróbmy tutaj kolejną zagrodę i w tym miejscu znacznik zagrody będą wilki przechowywane. Będą wilki tutaj. Okej. Okay. No dobra, jest koryto. Dajmy je tu. Ktoś, kto mógłby... kto z nas... Kto tutaj ma budowanie? Budowanie. Eryk. Dobra, idealnie. Eryk. Emma się już tym zajęła. Dobra. Czego korytu potrzeba? Drewna. Jeszcze raz. Kto się zajmuje wycinką? John. Więc John, zetnij to drzewo szybkości. Póki jest jeszcze czas na to. To tak. Drzewa drzewami, ale w tym miejscu drzew nie może być. W tym miejscu drzew być nie może, bo tu mamy pola. Idą spać. No dobra, no to widzimy się rano. Okej, okay, godzina 6, nasi ludzie wstają. Ja tutaj w trakcie nocy poczyniłem pewnego rodzaju przygotowania. Zmieniłem im wszystkie ubrania na zimowe, bo no, osadnicy są niezadowoleni, cierpią z powodu zimna, więc no, powoli nadchodzi ten czas, w którym z letnich ubrań trzeba się przerzucić na zimowe. Więc nasi ludzie powinni szybciutko sobie te ubrania wymienić. Zimowe. Tutaj nie ma ubrania zimowego. Tu jest zimowe. Zarządzanie. Jeszcze tylko jedna osoba powinna zimowe. Eric. A, dobra. Już wszyscy mają. One nie są jakoś fenomenalne. Ale póki nie zrobimy porządku ze stacją krawiecką, no to niestety, ale... W sumie można już zaprojektować tą stację krawiecką. Niech ona sobie tutaj stanie. Stół badawczy. Stanowisko krawieckie. Dobra, może tutaj. Tak. No i no, zasobów brakuje, tak? Tylko tak. John miał się zająć wyrąbem, więc niech to zrobi, czym prędzej. I trzeba dokończyć to. Więc może Emma... A, już nad tym pracuje Emma, okej. Okay. Ja widzę, że ta stacja krawiecka też już powstała. Dobra, więc może nadaniem, przywróceniem łańcucha produkcyjnego dla ubrań zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Na razie na szybko dokończmy tą zagrodę dla wilka. I tutaj chcemy, żeby była tylko karma dla zwierząt, bardzo wysoka. I jeszcze szybciutko tutaj. Czy Emma się może tym zająć? Już się tym prawdopodobnie zajmuje. Poszła po drewno. Albo John się tym zajął. Okej, okay, tutaj killbox jest już prawie gotowy. Oczywiście jeszcze tutaj. No. Już prawie. O kurczę, tu kolczuga jest. Niedobrze.
No dobra. Ale to ty... Ale to takimi rzeczami się zajmiemy, myślę, że... O, karawana kupiecka. Dobra, jeszcze ogarnijmy tą karawanę dzisiaj. I myślę, że naprawdę sporo roboty przed tą zimą się tutaj nam teraz nagromadziło. Więc trzeba byłoby się sprężyć i ją wykonać, tak żeby jak najmniej ludzi musiało nam w zimie pracować na zewnątrz. No ale dobrze, karawana kupiecka. Handlarz luksowy... Andras luksusowymi towarami przywozi czasami miecze wykute z toledańskiej i damascyjskiej stali, medulianskie zbroje, niezwykłe części mechaniczne, ezoteryczne składniki oraz księgi oprawione w grubą skórę. Dostępne w ofercie ekskluzywne i starannie wyselekcjonowane wyroby mają swoją cenę. Okej, czyli to jest jakiś, kurczę, naprawdę porządny kupiec. Zobaczymy, co będzie miał do zaoferowania. Tutaj chyba Eryk. Aiden był naszym klasomówcą chyba, nie? On ma ciągutki, więc go będziemy specjalizować w tej kwestii. Tylko co z tym... O, jest, dobra, zagroda. Wilki tutaj trzymajmy. Ej, ale czekajcie, dzika kaczka, to jak jest już oswojona, to raczej dzika nie jest, prawda? Okej, dobra, zobaczmy, gdzie mamy wilka. Zarządzanie, podgląd. Oswojone. Pies. Wilk. Targetujmy go. Tu jest nasz wilczek. Christian, weź się. Halo? Emma? Dobra, prowadzenie na sznurze. Aiden? Czy ten kupiec już tu dotarł? Jest już kupiec, dobra. Lećmy do kupca. Szybciutko zobaczymy, co on tu nam ma do zaoferowania. Części mechaniczne. Sporo złota, o! I spory udźwig ma. To mi się podoba. I tak, nasiona nie są nam potrzebne aż w takiej ilości, więc na pewno je opchniemy. Dobra, ja to przeglądnę i w sumie pokażę wam podsumowanie. No dobra. Wygląda to mniej więcej tak, że opchnąłem mu lno, nasiona lnu, opchnąłem mu sadzonki dębu i opchnąłem mu troszeczkę żelaza, które przetopiliśmy, tak z 50 sztabek. W zamian za to 113 sztuk złota na poczet następnych zakupów. Pobrałem, bo on owszem ma tutaj dosyć ciekawe towary, na przykład no, ma trochę ziół, ale przede wszystkim dużo ma takich rzeczy jak stoły do stoły robocze, tak? Ma owszem części mechaniczne, ale my też ich mamy trochę, mamy ich 5, a jeszcze nie jesteśmy na etapie, w którym wykorzystujemy te części mechaniczne. Więc postanowiłem ich po prostu nie kupować. No cóż. Można byłoby mu jeszcze może z 50 albo 20 tych sztabek opnąć. Ale czekajcie, czemu nie mogę? Minus 70. I dzięki temu to minus 80. Minus 80. Jeszcze musi nam dorzucić 19,79 sztabek. Okej. Dobra, może z korzyścią dla nas. I myślę, że to będzie tyle. Tak, pozbyliśmy się troszeczkę zalegających rzeczy u nas w magazynie. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Sadzonek całkiem sporo powinno teraz zniknąć. Jak nie stąd, to stąd. O, drzewko. Spadaj. Okej, okay, siana też sporo mamy, ale jego nie sprzedawałem, bo on się nam przyda na później. No ale dobra. Dobra, całkiem niezły postęp się tutaj nam wyklarował. Mamy wilka.
To sobie żre w tym momencie, skoro ta karma dla zwierząt. Idealnie. Tak. Mamy kurę. Mamy kilka nowych magazynów. Zbrojownie. Magazyn dla naszych lnianych materiałów. To chyba zniknęły już, tak. Wszystkie zostały stąd przeniesione. Tak. Mamy naprawdę spory spichlerz, który no, trzeba jeszcze wykończyć. A do jego wykończenia będziemy potrzebowali naprawdę sporej ilości drewna. Ale to wszystko powolutku, po kolei. Z tym nie będzie problemu. Najważniejsze jest tylko, żeby zdążyć z tym drewnem, a mamy jeszcze dobre 6 dni, żeby wykończyć ten spichlerz i zebrać wszystkie te tutaj rzeczy na dół. Ale to myślę, że nie będzie jakiś wielki kłopot. Tak. Myślę, że w tym miejscu będziemy składowali... No, jajka. Pięknie. Będziemy składowali sobie słomę w stodole, tam gdzie zwierzęta. No i tak, infirmeria też już jest prawie na ukończeniu. Pięknie nam się wioska rozwija. Zimą chyba ataków nie będzie, aczkolwiek to się jeszcze okaże. Bynajmniej, na tą chwilę to tyle. Tak więc jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczanych przeze mnie filmach, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie walnąć w dzwona, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeżeli macie dla mnie jakieś uwagi, bądź po prostu chcielibyście wyrazić opinię na temat tego odcinka, to śmiało, sekcja komentarzy należy do was. A ja z tego miejsca bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczyska ludziska. Hej, hej!